W miniony poniedziałek odbyła się tak zwana akcja kartonowa. Towarzystwo Świętego Brata Alberta postanowiło poruszyć w ten sposób problem bezdomności w Tomaszowie. Akcja miała na celu poinformowanie mieszkańców naszego miasta o wielkości i powadze problemu osób bezdomnych oraz nakłonienie do reakcji poprzez zawiadamianie odpowiednich służb. Telefony w tej sprawie przyjmowane są przez Straż Miejską, Policję oraz Pogotowie Ratunkowe. Chcieliśmy też zwrócić uwagę na możliwość wsparcia naszego ośrodka 1% odpisem od podatku przy rocznym rozliczeniu z fiskusem. Listopad 2011 rok jest szczególnym okresem dla towarzystwa, gdyż w tym czasie obchodzimy 30-lecie swojej działalności, pomagając osobom bezdomnym w całej Polsce. Towarzystwo prowadzi ponad 200 placówek, w których przebywa ponad 2,5 tysiąca mężczyzn, ponad 250 kobiet i prawie 100 dzieci. Towarzystwo Świętego Brata Alberta od 2 lat prowadzi dom dla bezdomnych mężczyzn przy ulicy Luboszewskiej, który zapewnia 30 miejsc pobytu osób bezdomnych. Niestety, to wciąż za mało, by rozwiązać problem bezdomności w Tomaszowie.